sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych imienia Oskara Kolberga w Radomiu odbyła się 12. Gala Mistrzów Sportu Powiatu Radomskiego. Gospodarzem imprezy był rzecz jasna Waldemar Trelka, starosta powiatu radomskiego, który sam był kiedyś czynnym sportowcem. Starosta gratulował wszystkim wyróżnionym i wyrażał swój podziw ze względu na wzmożony wysiłek sportowców, którym nie przeszkodziła nawet pandemia koronawirusa. Mimo wszystko sprężyliście się, daliście radę i osiągnęliście sukcesy na miarę powiatu, Polski i mam nadzieję też przyszłości świata, bo jak sięgniemy historią wstecz, to w powiecie radomskim jest wielu wychowanków, którzy reprezentowali nasz kraj na różnego rodzaju imprezach. I jestem przekonany, że również dzisiaj wśród Was takie młode perełki są. Nagrodzeni byli podzieleni na dwie kategorie zależne od wieku. Pierwsza kategoria to ci, którzy urodzili się w roku 2006 i młodsi, natomiast druga to ci z roku 2006 i starsi. Starosta Waldemar Trelka, przewodniczący Powiatowej Rady Sportu Ryszard Kosiec oraz Jan Tomaszewski nagrodzili troje najlepiej zapowiadających się najmłodszych sportowców w powiecie. Trzecie miejsce zajęła Lena Orzechowska z gminy Kowala, reprezentująca gimnastyczny klub sportowy Quick Flick. Zdaniem młodej akrobatki kluczem do sukcesu jest upór, mimo iż początki do łatwych nie należą. Początkowo zaczynałam, to w ogóle nie zdobywałam miejsc i po prostu no to mnie bardziej jeszcze motywowało do pracy, że mówiłam sobie, że kiedyś mi się uda i że kiedyś to będę jakieś miejsce, no i to nie było na marne i ciągle sobie tak mówię nadal i udaje mi się właśnie i się bardzo cieszę i jestem nadal w szoku, że aż tyle mam sukcesów. Osiągnięcia 11-latki zostały również docenione przez włodarzy powiatu radomskiego. Orzechowska mimo młodego wieku już teraz może pochwalić się wieloma sukcesami na polskiej scenie akrobatyki. W bieżącym roku Lena uczestniczyła w Mistrzostwach Polski. Zawodniczka wzięła udział w trzech układach. Solowo zdobyła pierwsze miejsce w formacji, drugie i szóste w trio. Rok wcześniej zawodniczka debiutowała na tego typu imprezie. Na debiutach zdobyłam w solówce drugie miejsce do lat 10. Na Mistrzostwach Polski w solówce do lat 10 zdobyłam pierwsze miejsce. Drugie miejsce zdobyłam na Grand Prix w solówce, drugie. W formacji na Mistrzostwach Polski zdobyłam trzecie. Na konkursach online, bo właśnie ta epidemia była i były konkursy online. Drugie miejsce zajęła Alicja Wiszniowska z miasta Pionki, wicemistrzyni Polski w kickboxingu. Triumfatorem w nadmienionej kategorii został Jakub Lisek z Wierzbicy, który trenuje zapasy w młodzieżowym, ludowym, uczniowskim klubie sportowym Orlik Wierzbica. Zawodnik, tak jak jego poprzednicy, ma już na swoim koncie pierwsze sukcesy, ale nie osiada na laurach i nie kryje się ze swoimi ambicjami. O czym w takim razie w tej kategorii sportowej marzysz? No jak każdy sportowiec pojechać na olimpiadę. Trzecie miejsce zajęła Julia Stańczyk z gminy Jedlińsk, finalistka Mistrzostw Polski Młodzików w rzucie oszczepem. Drugie miejsce przypadło Zuzannie Maj z miasta Pionki, mistrzyni Polski kickboxingu w walkach Point Fighting Juniorek do 70 kg. Pierwsze miejsce zajął Marcel Rafalski z gminy Wierzbica, zapaśnik Orlika Wierzbica. Nagrodzono również trenerów i wychowawców dzieci i młodzieży ze wszystkich 13 gmin powiatu.